Siekierski uważa, że to PiS i Rosja są odpowiedzialni za kryzys w rolnictwie. Rolnicy z Francji ostrzegają własny rząd. Traktory zdewastowane podczas rolniczych targów. Niesamowita inwestycja Stelengowskich. Minister rolnictwa Czesław Siekierski konsekwentnie odmawia przyjęcia odpowiedzialności za kryzys w rolnictwie. Wskazuje na składowe tego kryzysu, takie jak wysokie ceny środków do produkcji rolniczej, wysokie ceny energii elektrycznej oraz wysoką inflację, przy jednoczesnym bardzo niskim poziomie cen za produkty rolne. Minister obarcza winą Rosję oraz partię PiS. Minister rolnictwa Czesław Siekierski podczas uroczystości otwarcia Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Minikowie ocenił, że Rosja, mając znaczne nadwyżki gazu wskutek embarga, przeznaczyła znaczną jego część na produkcję nawozów. Według ministra to działanie przy preferencjach dla zewnętrznego kapitału i określonych wymogach przyczyniło się do wyraźnego wzrostu produkcji zbóż, ale także wieprzowiny oraz drobiu. Czesław Siekierski stwierdził, że Zielony Ład został zaproponowany i przyjęty ponad 2 lata temu przez poprzedni rząd, który często chwalił się wprowadzaniem nowych rozwiązań dotyczących Zielonego Ładu dla rolnictwa w Europie. Jednakże, jak zaznaczył minister, ten plan nie został skonsultowany z rolnikami. Izby rolnicze zgłosiły ponad 350 poprawek do planu strategicznego, lecz poprzednie władze rządowe oraz ówczesne kierownictwo ministerstwa nie uwzględniły tych propozycji. W rezultacie Zielony Ład stał się dla rolników obciążeniem, przyczyniając się do protestów. W marcu bieżącego roku w wywiadzie zatytułowanym Rząd gra w grę obliczoną na podzielenie rolników, Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa w pierwszym rządzie PiS-u, bronił się przed zarzutami, mówiąc: plan strategiczny został wymuszony przez Komisję Europejską. Pierwszy plan strategiczny był przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa przez zespół powołany przeze mnie. Starałem się stworzyć go tak, aby pogodzić ogień z wodą i nie zniszczyć polskiego rolnictwa. Ten projekt został w zasadzie w całości odrzucony przez Komisję Europejską, która zgłosiła do niego 342 uwagi. Kolejne projekty były poprawiane przez moich następców tak długo, aż zawierały wszystkie życzenia Komisji. Fakty, że na Krajowy Plan Strategiczny miała wpływ Komisja Europejska oraz że Polski Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej został przyjęty w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, są istotne dla zrozumienia kontekstu obecnej sytuacji rolników. Jednakże pytanie, czy po uznaniu, że Zielony Ład został wprowadzony przez poprzedni rząd, ugorowanie stanie się przyjemnością, pozostaje otwarte. Dwie główne organizacje rolnicze we Francji ostrzegły polityków, że kryzys w rolnictwie narasta, a rolnicy nie będą czekać w nieskończoność na utworzenie działającego rządu przez zwycięskie partie. Krajowa Federacja Związków Rolniczych oraz Koordynacja Obszarów Wiejskich opublikowały oddzielne komunikaty prasowe w dniu 8 lipca. Ostrzegają, że rolnicy nie mogą czekać w nieskończoność na spełnienie swoich postulatów, które poprzedni rząd zobowiązał się zrealizować po ubiegłorocznych protestach. Z powodu rozwiązania parlamentu większość ustaw utknęła w szufladach, informuje portal La France Agricole. Organizacje zaapelowały do polityków, aby wzięli odpowiedzialność za stan rolnictwa i podjęli działania na rzecz dobra kraju. Apel ten został wysunięty po wynikach wyborów do Zgromadzenia Narodowego, w których żadna z trzech zwycięskich partii nie zdobyła wystarczającej większości do samodzielnego utworzenia rządu. Nie można zaniedbywać pilnych postulatów rolników w obliczu braku zdecydowanej większości w Zgromadzeniu Narodowym, ostrzega Krajowa Federacja Związków Rolniczych. Istnieje pilna potrzeba powrotu do zdrowego rozsądku w przypadku francuskiego rolnictwa, które od 30 lat zmaga się z bezprecedensowym kryzysem gospodarczym, moralnym i społecznym, argumentuje organizacja rolnicza. Świat rolnictwa nie może dłużej czekać na odpowiedź. To tylko pogłębi niebezpieczne poczucie nieufności wobec władz publicznych, dodaje organizacja, wzywając nowe Zgromadzenie Narodowe do szybkiego działania w celu przyjęcia niezbędnych rozwiązań legislacyjnych. Koordynacja Obszarów Wiejskich ostrzega w swoim apelu: na naszych wsiach płonie ogień. Rząd i nasi posłowie muszą natychmiast wziąć się do pracy. Nasz rolniczy świat nie może czekać. Gniew rolników jest głęboki. Organizacja zapowiada również, że będzie utrzymywać silną i uzasadnioną presję na nowy rząd i parlament. W tym celu już zorganizowała setki farmerów do ewentualnego traktorowego Tour de France w bieżącym roku, jeśli zajdzie taka potrzeba. Po fali masowych protestów rolniczych poprzedni rząd zobowiązał się do programów wsparcia o wartości ponad 1 miliard euro,
obejmujących pomoc nadzwyczajną oraz tanie gwarantowane pożyczki. Jednak po pierwszym czytaniu w Zgromadzeniu Narodowym w maju prace nad ustawami dotyczącymi suwerenności żywnościowej, odnowy pokoleń w rolnictwie oraz ochrony dochodów rolników zostały zawieszone w wyniku rozwiązania parlamentu. Krajowa Federacja Związków Rolniczych zaapelowała do wybranych posłów o natychmiastowe podjęcie prac nad realizacją 27 postulatów, które zostały przedstawione kandydatom w trakcie kampanii wyborczej. Politycy zobowiązali się przed wyborami do poparcia tych postulatów. Propozycje te koncentrują się wokół trzech głównych kwestii: zapewnienia godziwego wynagrodzenia dla rolników, uproszczenia przepisów i redukcji biurokracji oraz zapewnienia godnych emerytur dla rolników. Na targach w Sitnie pojawiły się traktory, do których można było wejść i zobaczyć, jak wyglądają od środka. Jednak według relacji właściciela traktorów ludzie zdewastowali je od wewnątrz. Muszę wam się czymś podzielić i wam coś pokazać. Przyjechały traktory z targów z Sitna. Ja zaraz wam coś pokażę. Traktory, wiecie, mieliśmy otwarte. Handlowcy co ogarniali, to ogarniali. Jak najbardziej. Tutaj na szczęście akurat dużo się nie zadziało. Gdyż tutaj takie dwie plastikowe suwaki, dwa plastikowe się wsuwa. Jeden jest od obrotów silnika, drugi jest od limitu obrotów. No i po prostu sobie ktoś je zabrał. W absolucie nie. To jest akurat mały pikuś. Bo idąc na przykład do kompakta, słuchajcie, w kompakcie już zadziało się więcej. Po prostu do głowy by nam nawet to nie przyszło. Ale zobaczcie, co za człowiek, po prostu jakiś dla mnie imbecyl totalny, wyrwał guziki z multikontrolera, wyrwał pokrętło tutaj od DHR-u, no i jeszcze został wyrwany plastik, tutaj bodajże niebieski, nie? To jeszcze nie koniec, odjedziemy jeszcze do modelu Profi. Już wiecie, bo my ogólnie zaczepy zabieramy, cięgła i tak dalej, no ale wiadomo, są rzeczy, których nie zabierzesz, no bo jak te belki muszą na czymś wisieć, no to trytytkami łapiemy, nie? No to tutaj podkładki nie ma, stworzeń został, tu były zawleczki, prawda, to oczywiście ich nie ma. Słuchajcie, to są tak groszowe sprawy, że to po prostu w głowie się nie mieści. Korki były zaklejone oczywiście, bo też by pokradli albo by coś nasypali. Zobaczcie w modelu Profi, co się wydarzyło. A mianowicie tak, z DHR-u też to samo co w kompakcie, wyrwane i tu góra, dół, tak samo guzik wyrwany. Nakładka, zobaczcie, tutaj jest wałek, nie? Tu taki czapka jest plastikowa, też została po prostu wyrwana. I teraz słuchajcie, my jako dealerzy jedziemy, chcemy wam pokazać te ciągniki. Ja, to moje jest też, że tak powiem, tutaj wydałem taką dyspozycję, że słuchajcie, traktory otwieramy, niech klienci po prostu sobie wejdą i oglądają, tylko miejcie na to oko, nie? Czy tam jak rodzice z dziećmi przychodzą, no to są sobie zrobić zdjęcie. Ale oczywiście jest jakaś banda oszołomów, imbecylów, idiotów, bo tak to inaczej nie można nazwać. Niestety, no nie przyłapaliśmy ich, ale do was apel. Jeżeli ty, nie wiem, jesteś kolegą, znajomym, choć może domyślasz się, kto mógł to zrobić, będzie za to nagroda, jak nam wskażecie osobę, która po prostu dokonała takiego wandalizmu. Czyli po prostu to dla nas, nie wiem, to jest bez sensu, żeby to się komuś przydało. To zostało zrobione po prostu celowo, specjalnie, bo tak naprawdę on tego nie wykorzysta. Choć może wykorzysta, może jakiś ma w tym cel, ale wiecie, my teoretycznie teraz, jak ludzie przechodzą i się pytają, czego traktory są pozamykane, nie? No to właśnie dlatego. I teraz, no niestety, chcemy komuś naprawdę, żeby było fajnie, wygodnie, żeby każdy miał możliwość wsiąść, zobaczyć ten ciągnik, to przez takich imbecylów niestety my będziemy musieli na następnych targach, jeżeli ktoś zechce wejść i sobie zobaczyć, no to będzie pod nadzorem handlowca, no bo sami widzicie, co się dzieje. Zabezpieczone belki, zaczepy powyciągane, ale jednak mimo wszystko potrafił zrobić tak wredne rzeczy, że to nawet by do głowy nie przyszło. Więc alarmuję, niech to będzie przestroga dla innych dealerów i również dla ciebie, który ty to zrobiłeś, bo to zrobiła jedna osoba, bo jest pociągnięte wszystko jednakowo w każdym z ciągników. Więc serdecznie cię bardzo pozdrawiam i liczę na to, że gdzieś się kiedyś spotkamy.
A jeżeli to obejrzałeś i chcesz się do tego przyznać, to lepiej jak to zrobisz. Adres nasz znasz, albo zadzwoń, przywieź i przeproś. Tyle chcę. Pozdrawiam serdecznie. Najnowsza inwestycja rodziny Stelengowskich z Kudelczyna na Mazowszu robi ogromne wrażenie. Mowa tu o nowoczesnej oborze dla krów, która zapewnia komfortowe warunki utrzymania dla 340 sztuk bydła. Rodzina Stelengowskich mieszka i prowadzi gospodarstwo w Kudelczynie na Mazowszu, niedaleko Sokołowa Podlaskiego. W zarządzaniu gospodarstwem pomagają głowie rodziny, panu Tadeuszowi dwaj synowie z żonami, Piotr i Paweł. Rodzina hodowców jest znana w całym kraju ze względu m.in. na samice o wysokiej wartości hodowlanej oraz ich pasję do hodowli i chowu bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Gospodarstwo Stelengowskich z Kudelczyna znajduje się w czołówce polskich hodowli według rankingu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Rodzina od lat wspiera własną organizację hodowlaną, a ich samice są dokładnie oceniane pod kątem wartości użytkowej. Nowa obora w Kudelczynie robi ogromne wrażenie. Wznosi się ona ponad inne budynki w gospodarstwie. Jej imponujące wymiary to 14 metrów wysokości w kalenicy, a dach nachylony jest pod kątem 25 stopni. Chociaż nie jest to pierwsza obora u Stelengowskich, to wcześniejsze budynki były niższe. Dlaczego zdecydowano się na budowę tak wysokiego obiektu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Chodzi o wentylację i oczywiście dobrostan samic utrzymywanych w oborze. Blisko 350 legowisk zostało zaprojektowanych i wybudowanych w oborze. Jak przyznaje Tadeusz Stelengowski, ich szerokość jest standardowa, ale są one dłuższe niż te w pozostałych obiektach na gospodarstwie w Kudelczynie. Legowiska mają szerokość 125 cm i długość 500 cm, czyli o 20 więcej niż w innych oborach. Warto zwrócić uwagę na innowacyjne rozwiązanie w pojeniu bydła. Wszystkie koryta są połączone w jeden system. Dzięki funkcjonującym pompom woda nie zamarza zimą, a samicom zapewniony jest ciągły dostęp do czystego i nieograniczonego poidła. Pan Tadeusz Stelengowski i jego rodzina wybudowali pierwszą oborę wolnostanowiskową 22 lata temu. Od tamtej pory zawsze priorytetem było dbanie o dobrostan bydła. Gdy pytamy głowę rodziny, czy nie obawia się kolejnych zaostrzeń przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, odpowiada pytaniem, co jeszcze możemy zrobić dla naszych zwierząt. Hodowca zachęca do odwiedzin osób z miast, zwłaszcza dzieci, które nigdy nie miały okazji zobaczyć zwierząt na żywo. Niech dowiedzą się, skąd bierze się mleko, dodaje. W gospodarstwie Stelengowskich dużą uwagę poświęca się zakupowi pasz treściwych spoza gospodarstwa, ponieważ ograniczony zasób ziemi nie pozwala na produkowanie wystarczającej ilości pasz objętościowych z własnych pól. Zapytani, co skłoniło ich do zainwestowania ogromnych pieniędzy w hodowlę i chów bydła mlecznego, Tadeusz Stelengowski i jego rodzina pokazują, że kluczem jest troska o zwierzęta oraz chęć edukacji społecznej. Od 90. lat zwiększaliśmy to, bo to albo iść na dużą skalę i mieć to obowiązek, bo mamy ten obowiązek, czy mamy, nie wiem, 10, 20, 50 czy 500 tych krów mamy, to po prostu obowiązek jest ten sam i to zostaje. I tego nie unikniemy, tego obowiązku. I po prostu, no, żeby nie za dużo powiedzieć, no, chłopaki, no, chcą to robić. Jakoś się tam układa. Jasne. Czyli ile krów było, ile będzie dojnych? Jeżeli mówimy o dniu dzisiejszym, ile było, tak? Na dzień dzisiejszy. Tak. Dzień dzisiejszy mamy w doju około 400. Około 400. Ale cel jest taki, bo mamy jakby już ten obiekt, który mamy przesiedlone. Nawet tak. Jak pan zauważył, tam może w takiej wiacie, gdzie się słomo skończyło od marca do imy, bo musieliśmy wcześniej uruchomić to, ale wiadomo, no, niuanse budowy są różne, tak? Tak, tak. I już mamy zasiedlone te kowiaty 50 sztukami i po prostu... Czyli tak naprawdę teraz... Docelowo mamy mieć w doju około 600. Minister Czesław Siekierski opowiedział o cłach na import z Ukrainy. Rozpoczęcie konfliktu zbrojnego w Ukrainie rozchwiało względnie stabilne rynki rolne w Polsce. Otwarcie granic na produkty rolne z Ukrainy było gestem pomocy gospodarczej dla Ukrainy. Jednak na tak wrażliwych rynkach, jakimi są rynki rolne, doprowadziło to do niekontrolowanego importu. Co więcej, krajowa infrastruktura transportowa nie była przygotowana do transferu tak dużej ilości zbóż. Część importu zamiast przejechać przez Polskę została w kraju. Był to jeden z czynników, który spowodował,
zakłócenia na lokalnych rynkach. Szczególnie dotyczyło to południowo-wschodniej części Polski. O ile ilość importu zbóż z Ukrainy nie miała znaczącej skali w stosunku do produkcji w krajowej czy unijnej, wywołało to jednak spekulacje, szum informacyjny, a w efekcie rozchwianie rynku i spadek cen. Szanowni Państwo, od początku funkcjonowania naszego rządu prowadzimy bardzo intensywny i trudny dialog ze stroną ukraińską w celu ustalenia mechanizmów kontroli i ograniczenia importu. W wyniku naszych uzgodnień ze stroną ukraińską doprowadziliśmy m.in. do zmniejszania tranzytu pszenicy, kukurydzy i rzepaku przez terytorium Polski, czego oczekiwali protestujący rolnicy. Dodatkowo, dzięki naszym zabiegom w rozporządzeniu przedłużającym tzw. autonomiczne środki handlowe w imporcie z Ukrainy, przewidziano korzystniejsze postanowienia w zakresie mechanizmów ochronnych. Przede wszystkim wprowadzony jest automatyczny mechanizm ochronny, który uruchamiany jest po przekroczeniu określonych wielkości w imporcie z Ukrainy do Unii. I ten mechanizm właśnie zadziałał, gdyż wyczerpały się kwoty na bezcłowy import cukru, jaj i owsa z Ukrainy. Dlatego Unia zdecydowała się na uruchomienie hamulca bezpieczeństwa, czego efektem jest przywrócenie unijnych ceł na import tych produktów z Ukrainy. Ten przykład pokazuje, jak ważne jest przygotowanie merytorycznych argumentów w dyskusji na unijnym forum. Dzięki naszym działaniom oraz współpracy z innymi unijnymi krajami możemy osiągać o wiele więcej i tym samym dbać o interesy polskich rolników oraz o bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Serdecznie zachęcam do odwiedzenia mojego Facebooka oraz kanału na YouTube, gdzie możecie znaleźć więcej informacji na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie. Czesław Siekierski. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o zachowaniu ludzi podczas rolnych targów. Według mnie zniszczenie wnętrza nowych ciągników to ogromne chamstwo, z jakim muszą się mierzyć wystawcy. Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.